Mamy 31 sierpnia, minęła godzina 23, czas na wieczorne wydanie Silesia Flash. Wszystko jasne, poznaliśmy liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. W województwie śląskim nie ma zaskoczeń. Liderem w Katowicach pozostał premier Mateusz Morawiecki, w Bielsku-Białej minister Stanisław Szwed, a w Częstochowie Lidia Burzyńska. Kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę. Dziś oprócz Prawa i Sprawiedliwości swoich kandydatów prezentowała również opozycja. Fatima Orlińska. Niespełna tydzień pozostał do ostatecznej rejestracji list wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że ciągle trwają gorączkowe ustalenia, jeżeli nie kto, to na jakim miejscu powinien się na nich znaleźć. Dziś w okręgu gliwickim Trzecia Droga przedstawiła ubiegających się o poselskie mandaty oraz swoje priorytety. Chcemy przywrócić te standardy, których nam tak bardzo brakuje, jeśli chodzi o poszanowanie prawa, o przywrócenie wolności i równości i oczywiście współpraca z Unią Europejską, której także teraz w Polsce bardzo brakuje, jeśli chodzi o zwłaszcza pozyskiwanie środków europejskich. Środki europejskie, a przede wszystkim te z Krajowego Planu Odbudowy, to obok przywrócenia praworządności w Polsce, wzmocnienia samorządów lokalnych i praw kobiet wiodący temat przedwyborczych deklaracji. Zawsze będę dbał i walczył o silny Śląsk, silny region i przede wszystkim bardzo zależy mi na transformacji energetycznej, na sprawiedliwej transformacji, która nie traci z oczu ludzi, która rozumie, że region poprzemysłowy i pokopalniany, jakim jest Górny Śląsk, potrzebuje nowego impulsu. O silnym Śląsku mówi również Borys Budka, będąc liderem katowickiej listy Koalicji Obywatelskiej. Nie przebiera też w słowach kierowanych pod adresem swojego największego konkurenta. Ja chętnie pokażę panu Morawieckiemu prawdziwy Śląsk, który nie jest z okien limuzyn rządowych. No i przede wszystkim, jeżeli on nie chce być uznany za tchórza, tak jak jego pryncypał Kaczyński, który ucieka przed Tuskiem, no to zapraszam do debaty tu na Śląsku. Na debaty liderów w najbliższym czasie nie mamy co liczyć, a że czas kampanii to jeden z najgorętszych okresów w polityce, pokazują emocje wyborców. Ci chętnie przysłuchują się publicznym wystąpieniom polityków i nie boją się mówić, co myślą. Kasa przynajmniej daje coś, a wy co, złodzieje, do swojej kapsy. Za język w kampanii obwiniają się wzajemnie obie strony. Jednak zarówno jedni, jak i drudzy oprócz oponentów mają za sobą silną reprezentację zwolenników. W życiu na nich bym nie poszedł ani na koalicję tego zdrajcę Tuska, proszę państwa. Ja jestem za PiS-em, na razie dla mnie robią dobrze, bo ja jestem emerytem i oni mi dźwigają, po prostu dostaję rewaloryzację konkretne i tak dalej, a nie 2 złote czy leki. Ja mam 70 lat, może to, co się w tej chwili w Polsce dzieje, to jest niesamowite. 1 października oczywiście jadę, zwyciężymy na 100%, pogonimy Kaczyńskiego 15. Do 15 października już coraz bliżej, a listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie są do końca znane. Dopiero teraz wicepremier Jarosław Kaczyński przedstawił nazwiska liderów w poszczególnych okręgach, choć podpisy poparcia w centrum Katowic zbierane są już od jakiegoś czasu. Szczególnie zależy nam w tej polityce na tych, których los potraktował wyjątkowo źle, czyli na osobach niepełnosprawnych. I zależy nam też bardzo na dzieciach, na rodzinach. Te przesłanki są także przesłankami, choć często to jest oczywiście związek bardziej pośredni, naszych decyzji personalnych. Lista numer 31, Katowice, pan premier Mateusz Morawiecki. Ponadto w województwie śląskim z okręgu gliwickiego jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości jest Bożena Borys-Szopa, w rybnickim Bolesław Piecha, w sosnowieckim Ewa Malik. Okręg bielski to Stanisław Szwed, a Częstochowa to Lidia Burzyńska. Kandydatów pozostałych pozycji partia ma podać w najbliższych dniach. Trasa będzie dłuższa, a sam rajd zyska międzynarodową rangę. W tegorocznej edycji Rajdu Śląska wezmą też udział zawodnicy walczący o punkty w Mistrzostwach Polski, a na odcinkach specjalnych zmierzą się także kierowcy i piloci rywalizujący o tytuły w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Śląska, rajdowych Mistrzostwach Południa, a także załogi w samochodach historycznych sprzed lat. Tak jak w poprzednich latach, wszystko rozpocznie się na Stadionie Śląskim, gdzie dziś poznaliśmy szczegóły imprezy. Karolina Komada. To niewielki przedsmak tego, co za kilka dni będzie się działo na drogach województwa śląskiego. Dobre inicjatywy muszą się rozwijać. To się oczywiście nie odbędzie bez środków finansowych, dlatego tutaj
po paru rozmowach i też doświadczeniu państwa organizacji jakości wpisaliśmy te zadanie do wieloletniej prognozy finansowej województwa jak takie, takie samo zadanie, dla którego przykładam wielką uwagę, jak choćby Diamentowa Liga tutaj na Stadionie Śląskim, bo uważamy, że to motoryzacyjnie to stolica Polski, Śląsk bez dwóch zdań. A tym zadaniem jest Rajd Śląska, impreza, która zyskała międzynarodową rangę. Po raz kolejny uroczyste rozpoczęcie zawodów zaplanowano w samym sercu Katowic na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej. W jednym miejscu ustawiając się będzie można dwa razy zobaczyć załogę przejeżdżającą, co na pewno zwiększy atrakcyjność takiego kibicowania. No i oczywiście start, który mam nadzieję wspólnie z marszałkiem będziemy obsługiwali, czyli te pierwsze załogi będziemy puszczali wspólnie, aby z rampy zjechali. A gdy już zjadą załogi rajdowe, mogą liczyć na urozmaiconą trasę i wyjątkowe odcinki specjalne. Gmina Jasienica w sobotę to jest pierwszy odcinek, który jakby zaczyna już takie prawdziwe ściganie, 15 km, bardzo ciekawego, trudnego OS-u. Dalej jedziemy, mamy OS w Haszlachu, też nowy OS, też ciekawa konfiguracja. I później jedziemy na OS, który już kilkukrotnie był w naszym rajdzie, czyli to jest właśnie OS w Jastrzębiu-Zdroju. Natomiast w niedzielę rajd przejedzie przez nowy odcinek w Ochabach, a następnie znany, lecz wydłużony i zapętlony OS Kiczyce. I pomimo, że dla niektórych kierowców to wręcz domowy rajd, to jak mówią, ta 150-kilometrowa trasa będzie wyzwaniem. Zawsze wszyscy wiedzą, że jestem stąd, że powinienem odcinki znać i nie mogę się pomylić, a tak naprawdę sport to jest, czy motorsport to jest coś takiego, że nie da się przewidzieć do końca, bo jest tyle czynników zmiennych związanych z załogą, z samochodem, z przygotowaniem, ze zmianą trasy, że na przykład załoga przed nami wyciągnie jakieś, nie wiem, błoto, kurz na drogę, czy cokolwiek się zmieni. A że my generalnie już jak się ścigamy o te najwyższe lokaty w Mistrzostwach Polski, to naprawdę jeździmy na ułamki sekund. Rajd potrwa od piątku 8 września do niedzieli. Weźmie w nim udział 99 załóg, w tym 3 z zagranicy. Start, meta i wręczenie pucharów jak zwykle na Stadionie Śląskim. Przedwojenny drapacz chmur w Zabrzu, czyli hotel Admiral's Palace, rozpocznie nowy rozdział w swojej prawie stuletniej historii. Umowa podpisana w Urzędzie Miasta zaporządkuje 42-miesięczny projekt. Odremontowany budynek ma stać się centrum promocji i rozwoju miasta. Na ten cel miasto otrzymało 30 milionów złotych rządowej dotacji. Za projekt renowacji odpowiadać będzie znany architekt i urbanista Tomasz Konior. Jak aktualnie wygląda wnętrze hotelu i co się zmieni, to sprawdzała Karolina Komada. Zabrzeńskie Żelazko, czyli budynek, który każdy mieszkaniec Zabrza bardzo dobrze zna. Znajdujący się w centrum miasta hotel Admiral's Palace dzięki inwestycji za prawie 53 miliony złotych dostanie drugie życie. To przepiękny budynek wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, który tętnił życiem i naprawdę był takim punktem, który skupiał nie tylko oczy przechodniów i turystów swoją bryłą, ale przede wszystkim żył od świtu do nocy, a właściwie chyba nigdy nie zasypiał. Ten narożny budynek wyróżnia się stylem, to modernizm z elementami art deco. Prawie 50 pokoi, sala balowa na 500 osób i tak zwany ogród amerykański z kręgiem tanecznym. Wszystko ma odzyskać swój blask i pierwotne funkcje, dla których ten obiekt został zbudowany. Czyli hotel, restauracja, klub nocny, który ma się znajdować na górze, ale również przestrzenie biurowe, miejsca dla startupów, dla rozwoju miasta. No i wreszcie taka wizytówka miasta. Chcemy, żeby w tym bezpośrednim przyziemiu, to znaczy dostępne z chodnika, były przestrzenie związane z informacją o mieście. Będzie znajdowała się duża makieta, która będzie przedstawiała zarówno historię Zabrza, jak i współczesny rozwój tego miasta. Co istotne, zachowane zostaną oryginalne i cenne elementy budynku. Stara winda i inne pomieszczenia będą odrestaurowane, a nie wymienione na nowszy model. Ten prawie stuletni budynek ma funkcjonować w strukturze miejskiej, jednak musi spełniać współczesne wymogi techniczne. A na wszystkie te zadania wykonawcy mają 42 miesiące. W pierwszej kolejności podejmiemy się inwentaryzacji stanu tego budynku, a w następnej kolejności będziemy robić projekty. Musimy zrobić bardzo dokładny projekt wykonawczy, uzyskać pozwolenie na budowę, no i wtedy będziemy mogli rozpocząć budowę.
Ważne jest to, żeby zbadać, w jakim stanie jest faktycznie ten budynek. Wykonawca przewiduje, że sam etap projektowy zajmie około 12 miesięcy. To ściana, która daje dużo radości. Ekscytację przeżywają głównie miłośnicy wspinaczki. Wszyscy sportowcy Skarpy Bytom czekają na pierwsze zawody, a część mieszkańców Bytomia na pewno na postawienie na tej ścianie wspinaczkowej pierwszego chwytu. Nie ma się czemu dziwić, bo to największa zewnętrzna ściana wspinaczkowa w Polsce. Ma nieco ponad 20 metrów i obecnie jest na niej 6 różnych dróg do przejścia. Paweł Jędrusik. To kolejna ściana wspinaczkowa, z której będą mogli korzystać zawodnicy klubu sportowego Skarpa Bytom, ale przede wszystkim mieszkańcy. Będziemy mieć na pewno o wiele, wiele większe zaplecze treningowe, co jest nam strasznie potrzebne do rozwoju wspinaczkowego, no bo wspinanie to jest sport ogólnorozwojowy, czyli potrzebujemy tak naprawdę wytrzymałości, siły, koncentracji, no tak naprawdę wszystkiego, więc myślę, że pod wytrzymałość i pod trudne drogi to jest bardzo dobra ściana. Na razie na ścianie zostały nakręcone uchwyty, dzięki którym powstało 6 różnych dróg. Docelowo już na wiosnę przyszłego roku będzie ich więcej. Nowa ściana to nie tylko prestiż, ale też możliwość organizowania zawodów wyższej rangi. Jest to taki ostatni z elementów, który nam tutaj brakował, żeby można było powiedzieć, że ten obiekt jest już taki totalnie, całkowicie kompletny. Więc dzięki tej ścianie jesteśmy w stanie rozgrywać zawody w prowadzeniu, czyli te standardowe z liną, już teraz na absolutnie najwyższym poziomie wspinaczkowym. Powstał oczywiście z myślą o zawodach, ale także, a może przede wszystkim z myślą o naszych zawodnikach. Zewnętrzna ściana wspinaczkowa powstała w miejscu, gdzie niegdyś stał komin byłej kopalni węgla kamiennego Rozbark. Mnie to podwójnie cieszy, dlatego że to modelowy przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Nie tylko wraca tu piękno, ale też nowa funkcja, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy nadawali nowe funkcje i taka tutaj jest. Cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i wszystkich amatorów spinaczki w Polsce, ale i w Europie, bo przypomnę, że mamy tutaj często gości z zagranicy. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2 miliony złotych, z czego po 680 tysięcy złotych przekazały Ministerstwo Sportu i Gmina Bytom. To już ostatnie chwile tegorocznych wakacji. Letni wypoczynek dobiega końca. Tak się składa, że w tegorocznym kalendarzu wakacje kończą się na początku września. A proponujemy, żeby pożegnać je wspólnie w Ustroniu. Telewizja TVS zamierza to zrobić głośno i w rytmie sprawdzonych wakacyjnych przebojów. Paweł Jędrusik. Bez względu na to, czy na piechotę na szlaku, czy na rowerze, w górach, czy nad jeziorem. Tego nie unikniemy, lato dobiega końca i kończą się tegoroczne wakacje. Na ich zakończenie Fundacja i Telewizja TVS zaplanowała mocny akcent 2 września na rynku i w amfiteatrze w Ustroniu. Od godziny 12 na rynku w Ustroniu Fundacja TVS przygotowuje gry, zabawy, konkursy, no i koncert dla najmłodszych, a potem o godzinie 16 właśnie w Ustroniu w amfiteatrze bawimy się. Piękna biesiada, pożegnanie lata z telewizją TVS to koncert organizowany w ramach tych koncertów, spotkań z naszymi fanami z okazji 15-lecia telewizji. W spotkaniu w Ustroniu uczestniczyć będzie również Andrzej Cierniewski, który na pewno zabierze na nie swoje dwie morgi słońca. Dwie morgi! Słońca, na nich pomarańczy gaj. Myślę, że będzie olbrzymia frajda, zaśpiewam wszystkie moje największe przeboje i cóż, no w takim układzie do zobaczenia, bye bye. Na letniej scenie bez względu na wykonawcę prym od zawsze wiodą przeboje. Wydaje mi się i wręcz jestem o tym przekonany, że latem lubimy słuchać piosenek lekkich, łatwych i przyjemnych, nie zastanawiając się nad tym, co autor miał na myśli. Taka właśnie jest Dziewczyna z promenady. Lekka, przyjemna, o lekkim zabarwieniu, wręcz kabaretowym, która mówi o tym, że szukamy gdzieś daleko, a wszystko mamy w zasięgu ręki. Oprócz Krzysztofa Koniarka na scenie pojawią się też Kola i Jula, The Silvers, kapela Górole i zwycięzca pierwszej edycji Mosh Grajwka Zostań Gwiazdą, który zabierze wszystkich do swojej sentymentalnej przystani, Piotr Oleksy. Jest nim życie, moje życie i mój blues. Zatem prognozy na najbliższy weekend są dobre. Dobra zabawa, dobra pogoda i wyjątkowe miejsce.
Ustroń jest miastem wypoczynkowym, Ustroń jest kurortem, Ustroń jest kurortem na skalę Polski, ale przede wszystkim województwa śląskiego. My z naszą propozycją pożegnania lata z telewizją TVS w Ustroniu wychodzimy do wszystkich mieszkańców, ale też do osób, które przybywają tam w Ustroniu, które przyjechały jeszcze na wypoczynek, które chcą zakończyć wakacje razem z dziećmi. Będzie to koncert familijny, koncert biesiadny tak naprawdę. Będziemy się bawić. Bawić się będziemy około 5 godzin. Początek tej zabawy na rynku w Ustroniu o godzinie 12, natomiast koncerty rozpoczną się w amfiteatrze o godzinie 16. To już nie są żarty. Serce ma rozdarte i wzdycha całą noc. To było ostatnie dziś wydanie serwisu Silesia Flash. Dobranoc.